Polska była za dupiem, nic tam się k***a nie działo, nie? Tylko po to ludzie przyjeżdżali, żeby kupić niewolników. A niewolnicy byli też Polacy i jednym gościem, który to wszystko ogarniał, wielki f***ny typ, ręce włosione jak Robin Williams, k***a, nie? Cały. Nie wiedział, się k***a nazywa, nie? Jak teraz jakiś raper z Ursynowa, który zaczyna. Kompletny nony. No, była sytuacja. Już tego właśnie Robina Williamsa, naszego polskiego. Przyjechali kupcy. Polish Mafia, siemanko, my jesteśmy od tego... przepraszam. Mam na wielbłądach jeździmy, ja wszystko się odpierdala. I byliśmy tymi gośćmi, którzy od Emira, bla 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 bla, Nasira, trzeciego Kusturisy, Nurmuan Muhada. Dziękujemy bardzo za te wszystkie niewolniki, dajemy ci monety i bardzo dziękujemy za ostatni, przepraszam bardzo, cały ryczał. Bardzo fajnie, ale szkoda, że monety mi daliście, bo ja bym bardziej złoto przybrał, bardziej bym jakieś świnie przyjął, bardziej jakiegoś jelenia, jakieś proże, ale chuj tam monety mogą być, nie? Ale to ostatni raz od ciebie bierzemy niewolnika. Dlaczego? Bo nie wiem, co się z nami dogadali. K***wa! Nie za ładnie. Stwierdził, że potrzebuje pomocy, ale z drugiej strony nie miał za bardzo do kogo się zwrócić. Nie? Jak można się zwrócić do kogoś, jak nie masz nawet imienia? Nie napiszesz skąd jesteś. Miał skubanie z 7 żon, nie? I mówi tych swoich żon: Jaćka! I Jaćka przybiega od razu. Imiona nie mam. Monety dostaliśmy. Co w tych monetach jest napisane? I Jaćka czyta, nie? Bo Jaćka jedna na jedno oko widziała, nie? Coś tam czytała, była na targach książki jakieś tam w Bartoszycach, nie? Tu jest napisane Mesko. Ale jak naszą firmę nazwiemy? Marzenia. Jak naszą wioskę nazwiemy? Marzena, miliard myśli, nie? Miliard rozumie. Boże, Polanie! Bardzo dobrze. Pada Mieszko, książę Polan. To brzmi dumnie. No ale co teraz ten Mieszko musi zrobić, nie? No musi poprosić o pomoc, nie? Bo z Niemcami tak se nie poradzi, nie? I stwierdził, że Czesi. Lista napisze. Jadwiga, chodź do tu! Ale ja nic nie zrobiłam! Jadwiga! Pisaj mi to. Witam czeskich braci. Nie, anuluj to, anuluj to. Ahoj! Jak tam czeskie bracia żyją? Bo my taka sytuacja tu mają, że Niemcy się wpierają. Pozdrawiam, cześć. Mieszko. I wysłała Jadwiga! I Jadwiga wysłała. I Czesi odpisali. To dla ciebie. Jadwiga, jak ty mnie f***asz. Wiesz, że ja czytać nie potrafię. Jadwiga spokojnie wzięła kartkę. Ahoj, Mieszku! My do ciebie pisamy, że my wszystko rozumiemy. Tylko ty, Mieszko, pogan jest, a my chrystianie. I musisz chrestu się dopuścić i wtedy my ci pomagaje. No, Mieszko się w***ł, nie? Co? Jeszcze jest napisane. Jest ten pies, Mieszko, napisany, że ty musisz... Dąbrówkę za żonę bierzesz? 7 żon w pizdzie, zły p***as, nie? Nie p***a! Władek Łokietek jest na próbie rycerskiej, czyli mamy sztucznego konia. Próbuję wejść na tego konia. Tu. Bracia wszyscy... Nabijam się. Wyobraź sobie, że to jest tron. Co ty tutaj? Ciota jesteś czy piast? Weź sobie podstaw jakąś skrzyneczkę, coś albo coś i wejdziesz. No pomóżcie mi, pomóżcie mi. Dobra, tam matka mówiła. Dobra, wiesz, luzuj banana w ogóle. Tam, wiesz, nabijali się z niego, bo karypel i tyle, no. Miał 1,54 m, mniej więcej 52, jak Prince. Purple Rain, Purple Rain. Prince, Jacek Braciak i Władysław Łokietek. Jego ojciec, Kazimierz Kojarski, mówi, ten nasz syn jest taki mały. Żeś po prostu tak narobił, że tak żeś zrobił, że to tak wyszło. Dupa, Jasiu, Karuzela, nie pitol mi tutaj farmazonów, tylko po prostu nam przedaj. I jak nie podrośnie, to go się po prostu odda do klasztoru. Jak matka Eufrozyna umierała, Łokietka, to wezwała go do łoża śmierci i mówi do niego...
Wodek. Tak, mamo. Wodek. Muszę ci coś powiedzieć. Tak, mamo. Jesteś kurduplem. Wiem, mamo. Wiesz, co robi kurdupel? Wiesz, co robi kurdupel? Z***a. Nie. Synku, nie. Walczy, walczy. Ale... rób to z głową. Wiesz, kombinuj. Stosuj sztuczki. Pokaż. Pokaż im, fuck, że jesteś kujawskim cwaniakiem. No przecież jestem, mamo. Dobrze, jesteś, no jesteś, ale bądź większym. Mamo, więcej nie urosnę. Ale, durniu, cwaniakiem bądź. Większa. I umarła. Władzio, po śmierci Leszka Czarnego, przyjeżdża do Krakowa, to nagle się dowiaduje, że tam po prostu mieszczaństwo krakowskie ma innego pretendenta do tronu. I to jest Figo Fago Cava Marago, Henryk Probus. Jest taka akcja, że no niestety, kuzynie, z Krakowa musisz wypierdzić, mój drogi przyjacielu. Jak wypierdzić? No co ty tutaj, co ty tutaj, zwariowałeś? A Henryk Probus do tych mieszczan krakowskich, polskich, niemieckich mówi: Ich habe und liebe ein Woche von Krakau. Wenn will du hast deinen Herrscher. 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 No i te ćwoki po prostu odpowiedzieli: Du Henryk, du Henryk, du Henryk. Czyli ty Henryku, ty Henryku, ty Henryku. No i musiał wypierdzić. Władek po prostu zresztą poniżony. Spuszczając się z murów krakowskich po linie, krzyczał: jeszcze suki krakowskie centusie, wy po prostu kamieniczniki, jeszcze będziecie mi stopy całować, wy wasza macie. W królewskiej komnacie sędziwój Zygmunt Szczęśliwaza i prymas spotykają się i pytają się: no i co? Kochany król, sytuacja jest taka, że on łyknął to wszystko jak ryba przynęte na kacik, no. Ja mu zrobiłem, co ja mu zrobiłem? Ja mu zrobiłem te setki tysięcy tych gałek, które robiły za złoto po prostu. Ja mu zrobiłem, a on to wszystko łyknął. Uuu, powiedział król, naprawdę? Super, super. No to teraz zbieramy się razem ze sobą i co robimy? Podbijamy Szwecję! Podbijamy Szwecję! Ale najważniejsze jest to, że mamy tyle pieniędzy poprzez to, co uzyskaliśmy, że możemy kupić w dupę salety. Sędziwoju, na chuj dam na saletę. A najdziej, panie. Ta saletra nam jest potrzebna po to, żeby uzyskać tlen. Będziemy mogli zrobić desant. Desant na Szwecję poprzez morze. Pojedziemy, popłyniemy wzdłuż, używając tego tlenu, który wyprodukujemy z saletry, i przelecimy i zdobędziemy co? Sztokholm. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jaśnie, panie! Jaśnie, panie! Przecież to nie jest możliwe! Sędziwój to jest syn diabła! On jest alchemikiem! Przepraszam za słowo, bo święta osoba nie może tak powiedzieć. Więc on jest alchemikiem, a przepraszam za słowo, no przecież alchemia jest zabroniona, jaśnie, panie, no! Król polski miał problem ze Szwecją, ponieważ pozbawili go tam tronu i wyrzucili z kraju. Chciał po prostu zdobyć Szwecję, Sztokholm, i odebrać koronę. No i jak my to zrobimy? A sędziwo, jaśnie panie, przede wszystkim bardzo proste. My te łódki przewrócimy do góry. Ha, 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 ha. Tam położymy na doseczce te całe takie paleniska. I my na tych paleniskach zapalimy te saletry.
Nie mów, powiedział Zygmunt Trzeci Waza. Tak mówię, powiedział kur... sędziwuj. I te sale traj zaczniemy palić. Ten tlen, on będzie wbijał się w nozdrza naszych wojowników. Ale jak ty będziesz produkował ten tlen? Ja panu pokażę. W tym momencie sędziwuj odpala saletrę. To wszystko, te tleny, które mają iść, kurcze, do góry, idą do góry i one w tym momencie eksplodują!